Witajcie w drugim odcinku z serii przedstawiania przynęt marki Libra Lures. Mam na imię Hubert i właśnie w tym miejscu będziemy prezentować Wam wszystkie nasze przynęty, podstawowe metody zbrojeń oraz to, jak one zachowują się w wodzie. Zaczynamy! Bohaterem tego odcinka będzie kolejna przynęta z serii Predator, a jest nim Embryon Shad. I już teraz zachęcam Was do obejrzenia całego tego materiału, ponieważ na samym końcu filmu czekać będzie Was tak samo jak w poprzednią mała niespodzianka. Embryon Shad został stworzony po to, żeby łowić okonie, sandacze czy też szczupaki. Sprawdził mi się również na pstrągach, ale też ostatnio w okresie letnim bardzo dobrze atakują ten przynęte klenie. Tutaj mamy Kraken Shada w kolorze Hot Yellow, tutaj Hot Orange Embryon Shad. Widzimy tutaj, że ta przynęta różni się przede wszystkim tym, że ma specjalne wygrubienie w okolicy brzucha. Jest to znacząca zmiana, ponieważ dzięki temu osiągamy zupełnie inną pracę przynęty niż w przypadku Krakena. Embryon Shad przez to, że ma właśnie wygrubienie w okolicy brzucha, zachowuje się kompletnie inaczej na wędce. Co mam na myśli? Będziecie prowadzić tę przynętę i poczujecie od razu, jak ta guma pracuje w wodzie. Jest zdecydowanie tutaj mocniejsza akcja przynęty i wyczujecie to nawet na swoich wędziskach w momencie, jak będziecie prowadzić przynętę jednostajnym tempem, zwijając ją, czyli w taki sposób, jaki czasami okazuje się najskuteczniejszy nad wodą. Dodatkowo ta guma będzie kompletnie inaczej zachowywała się w opadzie, co za chwilę zresztą też zobaczycie. Embryon Shad obecnie występuje w 9 kolorach oraz 2 rozmiarach, 2 oraz 3 cale. Dodatkowo, właśnie przez to, że mamy pływający materiał, możemy stosować szeroki wachlarz zbrojeń, tak żeby dopasować się do tych najbardziej wybrednych drapieżników. No i co jest fajne, wszystkie przynęty z serii Predator nasączone są aromatem ryby, który znacząco zwiększa naszą skuteczność nad wodą. Za chwilę Wam pokażemy podstawowe metody zbrojeń oraz jak ta przynęta zachowuje się w wodzie. No i tutaj mamy już uzbrojonego Embryon Shada 3-calowego kolor Hot Yellow. Najbardziej podstawowy sposób łowienia gumami, czyli główka jigowa. Jak to mówią, opad, podbicie i tak całe życie. No niekoniecznie, bo w tej przynęcie fajne jest to, że możemy ją zaprezentować również jednostajnie zwijając, osiągając przy tym zadowalającą pracę, ale przede wszystkim skuteczną. Zobaczcie, jak ona zachowuje się w wodzie. Drugą metodą zbrojenia jest nedrig, czyli płaska główka ołowiana, którą stawiamy na dnie, po to, żeby leniwe drapieżniki, szczególnie w okresie jesienno-zimowym albo też na początku wiosny, mogły spokojnie zaatakować sobie taką przynętę. Tutaj mamy uzbrojonego Embryon Shada 3-calowego, kolor 003. Za chwilę zobaczymy, jak ta przynęta właśnie prezentuje się postawiona na dnie.
Trzecią metodą, jaką chcę dzisiaj Wam pokazać, jest klasyczna czebureszka, czyli metoda pewnie znana większości Wam. Za chwilę zobaczymy, jak pracuje najmniejszy embrion shad, czyli 2 cale w kolorze 0,20 elektro. I muszę przyznać, że jest to niesamowicie skuteczna metoda zbrojenia, ponieważ już sam się przekonałem o tym na moim prywatnym łowieniu. Pamiętajcie też, że przez to, że dzięki temu, że mamy tutaj pływający materiał, możemy stosować różne metody zbrojenia, takie jak drop shot, czy też boczny trot, Carolina rig, Tokyo rig, ale o tym wszystkim, jeżeli potrzebujecie więcej informacji, też nawet jak zbroić, możecie przeczytać na naszym katalogu na stronie libralures.com. Tam zobaczycie, jak zbroić oraz jak wyglądają właśnie uzbrojone te przynęty. A teraz zobaczmy, jak chodzi najmniejszy embrion na właśnie łówce, czebureszce. Nie ma co ukrywać, LibraLures przede wszystkim kojarzy się ze słoikami, w których znajdujecie nasze robakopodobne przynęty, robiące zamieszanie nad wodą pstrągową, ale także łowiące okazałe chlenie, jazie czy też brzany. Natomiast w serii Predator mamy przeznaczone dla Was właśnie takie oto wygodne blistry, w których znajdujecie różnego rodzaju nasze przynęty z serii Predator. Tutaj akurat mam embrion shada w rozmiarze 3 cale, i w takim opakowaniu znajdziecie aż 8 naszych przynęt. Natomiast w rozmiarze dwucalowym znajdziecie aż 10 takich gumek. Dodatkowo warto wspomnieć o tym, że sklepy mają możliwość sprzedaży naszych przynęt również na sztuki. Dzięki temu możecie komponować sobie wygodnie zestawy, tak żeby zawsze będąc nad wodą mieć to, co akurat uznacie za potrzebne, aby łowić okazałe okonie, sandacze czy też szczupaki. To wszystko, jeśli chodzi o embrion shada w tym odcinku, ale teraz czas na obiecaną niespodziankę. Jest nią konkurs na 2 zestawy przynęt serii Predator. Jedyne, co musicie zrobić, aby wziąć udział w konkursie, to zostawić suba na naszym kanale na YouTubie, zostawić łapkę w górę bądź w dół pod tym filmem oraz skomentować go, opisując swojego ulubionego drapieżnika, którego łowicie najchętniej i dlaczego. Wybierzemy 2 najciekawsze komentarze oraz je nagrodzimy właśnie wspomnianym zestawem przynęt serii Predator. Powodzenia! A jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat naszych przynęt oraz metod ich zbrojenia, zajrzyj na stronę www.libralures.com. Tam znajdziesz nasz aktualny katalog, w którym opisujemy wszystkie nasze przynęty, te, które już są oraz te, które niedługo będą dostępne. Dodatkowo zajrzyj na naszego Facebooka, Instagrama, TikToka. Znajdziesz nas na każdy praktycznie z social mediach, aby uzyskiwać wszystkie informacje na temat naszych przynęt oraz nowości, które szykujemy dla Was. Do zobaczenia w kolejnym materiale.